Wychodzą następne szokujące informacje, następne dziwaczne wiadomości na temat tego, jak się traktuje Polaków w Polsce, a dokładnie jak traktują korporacje, zagraniczne korporacje, które sprzedają Polakom żywność i ile płacą za pracę w tych korporacjach. Szanowni Państwo, mam następne zatrważające wiadomości, które pokazują czarno na białym, jak my Polacy jesteśmy traktowani przez zagraniczne korporacje w Polsce, które sprzedają Polakom, żywność i właściwie wszystko inne w tych samych cenach, a nawet drożej, mimo tego że za pracę w tych korporacjach płaci się 2, dwa, 2,5, dwa a nawet 3 razy mniej aniżeli w innych krajach, w których te korporacje tak mają siedziby. Ostatnio zrobiłem, Szanowni Państwo, bardzo dużo filmów o Hiszpanii, teraz zrobiłem kilka o Francji, a dokładnie o francuskim Oszą we Francji i francuskim Oszą w Polsce. I wychodzi na jaw, że no wczor no według wczorajszego filmu pizza, właściwie mrożona pizza, różna pizza odgrzewana, pieczona we francuskim oszą we Francji, kosztuje pirazy drzwi tyle samo, co kosztuje w Polsce we francuskim oszą. Szanowni Państwo, mimo tego, że proszę zobaczyć, we Francji trzeba płacić pracownikowi. Prawie że dwa razy więcej minimum, a podejrzewam, że płaci się jeszcze więcej w wielu sklepach Auchan. Proszę zobaczyć. 1400 euro się płaci w na no, przepraszam, minimalną we Francji. Tu mamy, a w Polsce 753 euro. Gdy euro się zawala, gdy złotówka się zawala, to jest jeszcze mniej, na przykład 740, 730, czy 700 euro, czy 699 euro, tylko gdy złotówka jest po 5 zł za euro. No taka jest w danym momencie niestety rzeczywistość. Jednak tutaj widzimy, że no, na podstawie tych filmów pizza jest sprzedawana we Francji, pi razy drzwi, w tej samej cenie, co Polakom w Polsce, we, w oszo. Ale w Polsce można płacić Polakom no, dwa razy mniej. Kto wie, może nawet trzy razy mniej. Ja nie wiem dokładnie, jakie są zarobki we Francji, ale wiemy, że płaca minimalna we Francji to 1400 euro, czyli to jest prawie dwa razy więcej. Minimalnie yy, francuski Oszą jest zmuszony do zapłaty francuskiemu pracownikowi we Francji, ale pizzę sprzedają im w tej samej cenie. Czyli Polak we francuskim Oszą w Polsce musi pracować co najmniej dwa razy dłużej na zakup pizzy. Niż, czyli musi pracować, powiedzmy, dwie godziny na zakup pizzy, a Francuzowi wystarczy pracować godziny. Czyli minimalnie to harujemy dwa razy mocniej. I teraz sprawdzimy, czy to prawda. Wszedłem tutaj, wcześniej sprawdziliśmy piesi z kurczaka, i one były jakieś takie droższe w tej Francji. Dlatego tutaj kliknąłem coś, co nam może rozszerzy obraz o mięsie, bo chyba tam był jakiś błąd. No i zobaczymy, steki wołowe, wołowe mięso. No i popatrzmy, we Francji steki wołowe. Mamy tutaj ceny za kilogram są bardzo właśnie 17 euro za kilogram, prawda 19.96 euro za kilogram, 20 euro. Przypominam, że 10 euro w danym momencie to jest około 430, 440, w zależności od kursu albo 400 pi razy, czyli 20 złotych, przepraszam, 42 zł. Nie, nie 100 euro, tylko 10, 42 zł, więc 20 euro no to jest 84, zł, przepraszam, 6, 86 zł, złotych. Tak więc widzimy tutaj kilogram, kilogram, kilogram wołowiny kosztuje około 80 złotych. 70 zł, tutaj mamy yy, po 60 zł za kilogram. Yy, tutaj u, w, ty, w tych górnych yy, półkach, ale na dole widzimy, że ta wołowina jest znacznie tańsza. I na przykład tutaj mamy 15 euro za kilo, tu mamy proszę zobaczyć 12 euro za kilo, 11,79 dokładnie, tu mamy 16 euro. No czyli pi razy drzwi. 60-70 zł, a nawet 50 zł w tym przypadku za kilogram, a tutaj nawet pur, yy, nawet za kilogram mięsa wołowego. O, widzimy, tutaj mamy kilogram mięsa po 937, czyli około 43 zł za kilo. Tu mamy też jakieś tam po 880, czyli jakieś 39 zł za kilo. Tu mamy dalej po 43 zł za kilo wołowego. Mięsa, jakie ono tam jest, czy nie jest. O proszę zobaczyć: jeszcze tańsze 7 euro za kilo. 7 razy 4, 30 zł. Pi razy drzwi za kilo. Mięsa wołowego mamy po 12, czyli 50 zł. Tu mamy steka, proszę zobaczyć. Tu mamy całego steka wołowego, to chyba wołowy i 10,40. 10,94, czyli 50 zł za kilo. Dalej jedziemy tutaj, proszę bardzo, 43 zł na kilo, tu mamy 90 zł za kilo, tu 50 zł za kilo na burgery. Tutaj ile tego jest? No, to 4,95, 20 zł za 4 kotlety. No to to jest cena polska, prawda? za cztery kotlety hamburgerowe. No to jest cena polska 495 no 4 4,20 zł to jest polska cena Pi razy drzwi tak No i z taki się tutaj kończą, a zobaczmy po ile są yy, w Polsce. No i tutaj też mamy widzimy 84 zł czyli pi razy drzwi no 19 euro, 20 euro tutaj widzicie macie 12 euro yy, 120, 30 euro tu mamy około 14 euro, 15 tu mamy prawie 30 euro. Proszę zobaczyć, po ile są steki. Tu w ogóle mamy za 40 euro, tu znowu za 20 euro, tu za 40 euro, czy tam 35, tu mamy za 15 euro. No czyli widzimy, że steki są drzwi w tej samej cenie. Poszukajmy jakichś tańszych yy, steków i nie ma. Nie ma. Czyli mamy w danym momencie, jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, voilà, ulala, mamy Szanowni Państwo, niestety szokujące informacje, z których wychodzi, że tutaj nam steki wołowe, wołowe mięso w Polsce, wołowe mięso, spróbuję kliknąć jeszcze co innego, może wpiszę wołowina w. Wo wołowina, bo ja steki tu wpisałem i tam steki wpisałem, zobaczymy, może będzie, będzie jakaś tańsza wołowina. O, jest tu jakaś tańsza, jakaś habanina, ale to taka habanina gularzowa, prawda po 8 euro e, tam też było po 8, no nie ma, nie ma Widzieli, jest tu, A to są jakieś produkty z domieszką wołowiny, czyli szanowni państwo, nie ma nie ma po prostu nie ma wołowina w tej samej cenie, nie, połowina w tej samej cenie, albo nawet droższa w Polsce jest, aniżeli we Francji mimo tego, że proszę zobaczyć we Francji płaca minimalna w Osho jest zmuszony płacić na rękę dwa razy więcej, to też jest prawie dwa razy więcej zmuszony płacić, właściwie dwa razy więcej, a dodatkowo proszę zobaczyć we Francji we Francji emerytura w 2021 roku średnia to wynosiła 1400 euro, a w Polsce 500 euro, czyli też trzy razy więcej mają, czyli mają trzy razy wyższe emerytura dwa razy wyższą płacę minimalną a wołowinę oszoł im sprzedaje pi razy drzwi w tej samej cenie co sprzedaje Polakom więc zadajmy sobie pytanie, jak to jest możliwe że no, yy, siedziba we Francji rzut beretem Unia Europejska, NATO nam się sprzedaje mięso wołowe, które przecież tani powinno się chyba wyprodukować w Polsce w tej samej cenie lub drożej, aniżeli we Francji w sytuacji, gdy nam się płaci dwa razy mniej, no to ta wołowina powinna być znacznie tańsza. I w sytuacji, no, gdy tam yy, państwo jest w stanie zebrać tyle w składkach na, ten, yy, tam, na te emerytury, że oni mają emerytury no, trzy razy wyższe, tak? czyli mają trzy razy wyższe emerytury, zarabiają co najmniej dwa razy więcej, jak nie dwa i pół razy więcej. Ja nie wiem, jakie są dodatkowe, dokładne zarobki w Oszą francuskim we Francji. Yy, no ale widzicie, no tak, takie mamy właśnie bogactwo w Polsce, no i tak nam się tu dogadza, taka jest ta szanowni państwo cała Unia Europejska i takie są te zagraniczne korporacje, że tak nam dogadzają i na sam koniec no mamy sytuację, w której nam się wmawia, że my mamy bronić takich zagranicznych, takiego Kerfura, Oszą dekatlonu i tego wszystkiego swoją szanowni państwo piersią, zamiast swoich dzieci, Francuzi nie wiem, czy jakby coś się działo czy Francuzi by przysłali do obrony, szanowni państwo, Polski, swoje miraże, swoje armaty i tak dalej. To nie jest tak, że oni sobie armaty ustawią. Dlaczego ja mam bronić, szanowni państwo, dlaczego ja mam bronić, płacić podatki na obronę Oshow, Kerfura i tam Decatlona w sytuacji, gdy oni nawet nam nie są w stanie zapłacić tyle samo, co Francuzowi, no, a żarcie nam pirazy drzwi sprzedają drożej. No to jak to jest, szanowni państwo, jak to jest, że we Francji oni są w stanie zapłacić dwa razy więcej ale sprzedawać w tej samej cenie co w Polsce, gdy w Polsce te koszta są takie niskie ogólnie, wszystko niby niższe, niby podatki tam są wyższe i tak dalej jak to jest możliwe? Zadajcie sobie pytanie a tak to, że zrobiono z nas po prostu no, co zrobiono, no i taka jest w danym momencie sytuacja, tak? No to jest bardzo przykre i tyle, szanowni państwo zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a także do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach, szanowni Państwo na Twitterze, Facebooku, w Messengerze. Komentujcie, lajkujcie, klikajcie. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce. Cześć. Bye, bye.